Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Przygody Geralta Wiedźmina. Ja jestem Norbi i w dodatku Serce z Kamienia witam was z Nowigradu. Dlaczego z Nowigradu? Ponieważ poszedłem sobie do Hattoriego. Znaczy, nie tak do końca. Poszedłem sobie do mojej skrytki, w której mam miecze i stwierdziłem, że zrobię tak. Po pierwsze założę sobie zbroję wilka, a tak, żeby ją przetestować. Oczywiście zbroję kota mam w dalszym ciągu ze sobą, więc w razie W będę mógł sobie ją zmienić. Tutaj jak z tego co patrzę, to mam dosyć mocno zniszczone miecze, więc przy okazji sobie to wezmę i naprawię. Zobaczcie, obrażenia od ataków mieczem. Miałem tutaj prawie 2500 DPM, tutaj 1600-1700, więc tutaj rzeczywiście bardzo, bardzo spadło. Natomiast moc znaków plus 112, tutaj trochę rzeczywiście jest różnica. Zobaczmy, pójdźmy sobie do Hattoriego, naprawmy te miecze. Witaj. Pokaż mi swoje... Dobrze, rzemiosło, napraw. Trzeba naprawić... A, naprawmy wszystko, 464. Trudno. I jeszcze, wiecie co? Rozbierz na części. Tak się właśnie zastanawiałem. Skórzana łata z okularów, bez sensu. Tak się właśnie zastanawiałem, o co chodzi z tą figurką, którą kupiłem na aukcji. To jest tu, figurka hrabiego Romili. I okazuje się, że mogę to rozebrać. I co dostaniemy? Testament hrabiego Romili i zdobiony klucz. Rozbierzmy to. I powinno być nieźle. Coś mogę mu sprzedać, takiego co mam dużo. Tu oczywiście już nic. Tu mu sprzedałem jedną tą zbroję. Zobaczcie, pomimo tego, że noszę ze sobą całą wiedźmińską zbroję kota, ona jest w sumie lekka, więc i tak mam mimo wszystko 85 udźwigu dopiero na 160, więc nie jest źle. Coś mu mogę stąd sprzedać. Serce potwora, tego jadu mogę mu trochę tam opłynnić. Ten jad mi jest tak zbędny, delikatnie. Ja sobie, zobaczcie, nawet mam go więcej. A jemu się pewnie przyda do czegoś tam. Olej jest nic nie warty. Też tutaj jeszcze mogę sprzedać ametysty. Nasycone pyły. Muszę trochę powalczyć z jakimiś upiorami. Wówczas będę tych nasyconych pyłów będę miał znacznie więcej. Szafirowy pył. No dobra, kiedyś to mu posprzedaję. Na razie ma 2300 kasy. No to nie jest źle. Dobra, zobaczmy sobie teraz mój DPM. Jak to wygląda. Postać. 2112, czyli około 400 mi spadło. 1466 nie jest źle. Dodatkowo jeszcze założyłem sobie tutaj techniki szkoły Gryfa, bo kiedyś sobie wykupiłem punkt tego typu. I każdy element średniego ręcznunku dodaje 5% do mocy znaków i 5% do regeneracji wytrzymałości. Czyli tutaj będziemy mieli dosyć dużo regeneracji wytrzymałości, a na to ostatnio troszeczkę cierpię, więc spróbuję pograć trochę. Wybaczcie, gadam cały czas, więc muszę łyknąć wody. O, teraz będzie lepiej. I oczywiście można byłoby chyba w ten sposób zrobić. Tak będzie najlepiej. I teraz, miałem sprawdzić sobie, no tak. Miałem sprawdzić sobie, co to jest na samym dole. Wierzenie skaligijskie Freya. Czy ja w ogóle to widziałem? Prawdopodobnie tego nie przeczytałem i możliwe jest to, że ta książka jest mi potrzebna. Notatki dowódcy zwiadu. Ja sobie przerzną, że ze mną w gwinta 200 koron, ale nie ma czym zapłacić. Nuda. List żądania jest. Część pierwsza. Rzemiosło przynosi mi zdecydowanie więcej zysków niż zakładałem z ostatnich 7 porwań, aż 5 zakończyło się pełnym sukcesem. Ojcowie dwóch chłopców okazali się zbyt skąpi, by wykupić swoich synów. O,
Franz, dowódca, który porwał Anastazję, powiesił się. To na pewno czarna magia. Muszę poszukać jakichś wskazówek w zamkowej bibliotece. O! List przez trwogą. Czekajcie jeszcze raz. Dalej z Derikani. Raport zwiadu. Dwóch gołodupców z pobliskiej wsi prowadziło krowę. Podjęlibyśmy wołowinki, ale chłopców nie warto było tykać. Biedni śmierdzą obornikiem. I list z żądaniem okupu. W porządku. To teraz mapa świata. Gdzie tu mamy najbliżej jakichś... A, tutaj. Standardowo. Osiemdziesiąt parę kroków. Tędy będzie chyba najprościej. No i teraz tak, muszę się udać pod ten Oxenfurt, żeby podsłuchać rozmowę... A, może Bramonowi Gracka. No, to mu tak powiedziałem, jest to tylko w formie testu, żeby zobaczyć, czy ta zbroja... Patrzcie, ona naprawdę bardzo ładnie wygląda. Mi się podoba zbroja wilka. I tak naprawdę powinienem w nie chodzić, jako że jestem ze szkoły wilka, chociaż ta zbroja kota tym DPM-em mnie bardzo tutaj bardzo kusi. No ale też z drugiej strony, tak jak miałem zwróconą uwagę, że to też... Może to wygląda bardziej widowiskowo, żebym w ten sposób podszedł do gościa i uderzył go kilka razy. No i zobacz, tak naprawdę zobaczymy, czy na przykład ta zbroja się lepiej sprawdzi, jeśli chodzi o obrażenia, jeśli chodzi o zatrzymywanie obrażeń. Zobaczymy, to może przetestować można. Posłuchajmy. Ten starszy szeregowy Wacław to skąd się urwał? Ochotnik. Mówią, że przekupił komisję lekarską, żeby pozwolili mu się zaciągnąć. Wariat czy jak? No właśnie, wariat. Dlatego nie przeszedł badań. Zapłacić, żeby pójść do wojska. A myślałem, że nic mnie już nie zaskoczy. Ani słowa o kucharzu. Okej. Jeszcze raz? Nie no, z drugiej strony są tam przecież. Posłuchajmy. A ten Horst Borsoli to ma jakąś córkę? Czemu pytasz? No pomyśl, wrzenić się w taką familię. Żyłbyś jak pączek w maśle. Już ty się lepiej rodziną Borsodich nie interesuj. Albo co? Bo same kłopoty z tego będą. Nic ciekawego. I następnie. Posłuchajmy. Dzisiaj na kolację to chyba rybna będzie. O, skąd wiesz? Bo jak rano szedłem przez bramę zachodnią, to widziałem Martena na pomoście z wędką. Taki kucharz to skarb. Zamiast narzekać na aprowizację, samemu nam jadło sposobi. Ano, żeby tak jeszcze wszystkiego czosnkiem nie doprawiał. Pomost niedaleko bramy zachodniej. To powinno wystarczyć. Dobra, gdzie jest brama zachodnia? Aha. Ciekawy jestem, czy jak wygląda 2263, czyli z ponad 100 wzrasta DPM, jeżeli sobie naostrzę te miecze. Też nieźle. Jak my się dostaniemy do tego mostu? Do gościńców, deserterzy albo
A, chwilunia. Dawno mnie tu nie było. Witajcie. Masz brzydki. Gdyż teraz wygląda nawet fajnie, z taką bródką jeszcze nieodrośniętą, ale zostajemy tak. Napiszcie, czy chcielibyście, żebym zmienił na jakąś inną fryzurę, chociaż tak naprawdę ta mi się najbardziej widzi. I w dalszym ciągu wolę zostać w ten sposób, ponieważ jeżeli sobie zgolę brodę, no to wówczas od razu mi się automatycznie jakby włosy poprawiają. A tutaj jest ten kucharz? To musi być ten kucharz. Jak tam? Biorą? A jakże? Biorą. Co mają nie brać? A ty? Co? Mam tu taki specyfik. Zapłacę, żebyś dolał go chłopcom z garnizonu do zupy. Jak dam ci znak, to nic groźnego. Pomyślą potem najwyżej, że ryby były drugiej świeżości. O, to cię będzie kosztować, kolego. Słono. O kurde. 500. Ewentualnie mogę mu powiedzieć, żeby mi pomógł bezinteresownie. Dużo sobie zaśpiewałeś. Za dużo. Może jednak pomożesz mi bezinteresownie. Tak, z dobroci serca. Pomogę. Tak z dobroci. Czekaj na sygnał. I nikomu ani mru-mru. Rozumiemy się? Uda się do domu żelaza, aby przygotować skok. Wiecie co? Nie jestem skąpiradłem, ale po pierwsze dostaję 40 punktów. Po drugie, jeszcze 500, to trochę sobie gościu za dużo zażyczył, więc no, powiem szczerze, trudno. Sam chciałeś, jakbyś powiedział 100, to bym cię bez żadnego zawahania zapłacił. A 500? Ha! Nie po to ładowałem punkty w znak, żeby teraz dać się tak wykorzystywać. No i zobaczymy, czy uda mi się w tym momencie zakończyć tą misję. Nie zdzierasz. Co? Bywaj. Dobra, schodzimy na dół. Panienka jest może stanu wolnego? Bo ja od niedawna tak. A zobaczcie, jaki cwaniak. Niemożliwe. Kto by wypuścił taką partię z rąk? Oho, mamy komplet. Ale jest gość. Ten skok to nie są żarty. Więc jeśli ktoś z was się waha, ma wątpliwości, niech wyjdzie teraz, póki jeszcze może. Nasz cel to dom aukcyjny Borsodich. Konkretnie skarbiec. Evelyn, wejdziesz przez wieżę, kiedy patrol skręci tu i spuścisz nam linę. Cała akcja nie może trwać dłużej niż 5 minut. To wystarczy? Aż nadto. Doskonale. Wchodzimy wszyscy do wieży. Stamtąd do domu aukcyjnego. W środku nie powinno być żadnej straży. Ale gdyby co, mamy Geralta. Potem w dół do skarbca. Kazimir wysadza drzwi. Wchodzimy, bierzemy łupy. I ulatniamy się przez sekretne przejście. Tyle z mojej strony. Jakieś pytania? Czekajcie, może tak? Tak na zdrowy chłopski rozum. Skoro do skarbca prowadzi sekretne przejście, którym mamy uciec, to czemu tamtędy nie wejdziemy? Dobre pytanie. No właśnie, czemu? Każdy korytarz ma dwa końce, prawda? Jak sznurek. Znam położenie tylko jednego z nich. Jest w skarbcu, a drugi prowadzi gdzieś pod miasto. Ale nie wiem dokładnie gdzie. Wybornie. No, ale gdybyś jednak... Gdybym to ustalił, nie potrzebowałbym pomocy żadnego z was. Więc wierzcie, próbowałem wiele razy. Coś jeszcze?
Może tak? Powinniśmy spodziewać się jakichś dodatkowych zabezpieczeń? Czy może pułapek? Nic szczególnie groźnego. Tu, na parterze, jest sznur do dzwonu z wieży. Jeśli zabije na alarm, będziemy mieli kłopoty. To co zrobić, żeby nie zadzwonił? Nie ciągnąć za sznur. Tak jak mówiłem, dom aukcyjny będzie pusty. Nie spodziewam się kłopotów. A sam skarbiec jest jakoś zabezpieczony? Nawet jeśli, to mieszanka saletry, kordytu i piorunianu rtęci załatwi sprawę. Coś jeszcze? Wszystko pięknie, ale co jeśli coś pójdzie nie tak? No właśnie. Każdy jest zdany na siebie. Tak po prostu? A widzisz, ja się też ogoliłem. Nie ma miejsca na przyjaźń. Dobra. Dobra. Nie owijamy w bawełnę, nie pierdzielimy już dalej 3 po 3. Jedziemy z koksem. Spotkajmy się w koło wieży, równo o północy. I upewnijcie się, że nikt was nie śledzi. Ja dam sygnał kucharzowi w garnizonie. O, będzie sraczka. Z maskami? Mam charakterystyczną gębę, więc... Zajmę się tym. Ach, i jeszcze jedno. Jeśli ktoś z was doniesie strażom, wygada się przy piwie, zabije własnoręcznie. Ładna jest. Dobra, idziemy razem. Boisz się, że ktoś zdradzi? To chodźmy wszyscy razem. Teraz. Ktoś ma coś przeciwko? Potrzebuje więcej czasu? To chodźmy. Możemy zaczynać. Świetnie, tylko jeden patrol. Twoja mikstura musiała zadziałać. Evelyn, gotowa? Żartujesz? Pewnie, że tak. Bombeczki mam ze sobą, tak? Widzieliście, jak mam fajnie taki pasek przełożony. Co to za gość w ogóle jest? 3, 2, 1. Poszli. Gdzie są moje miecze? Jedziesz. Parkour klasa dla wymagających. Fajna jest. Daje czadu. Cholerne faszysto. Znów wszystko zrobię. Co? Już jadą. Ale go załatwiłem. Mamy minutę. Ruchy. Ja się będę musiał wspinać, czy będzie tylko pokazane? Ja pierdolę. Już lepiej było się wysadzić. Dobra. Ale go obesrało. Oddajcie mi miecze. No kurwa, w środku miało nikogo nie być. Widać, mój informator się pomylił. Tyle masz do powiedzenia? Mało brakowało, a skręciłabym kark. Wiedziałaś, na co się piszesz. To nie czas na dyskusję. Dobra, idźmy. Racja. Teraz już nie możemy się wycofać. Co by się nie działo, trzeba przejść dalej. Święte słowa. Skoro był jeden strażnik... Nie podoba mi się ten gość. Więcej. Lepiej już teraz wyciągnij miecz. Jaki? Nie. Że co? Nie będę zabijał. Powiedziałem z góry. Wyrwany. Treningowym mieczem.
Trudno. Zakładajcie maski i idziemy. Krasnolud, zobaczcie, jak fajnie wygląda. O, zarąbiście. Super. A, w sumie to możemy sobie to jeszcze pozbierać, jakieś rzeczy. Czekajcie. Czy ja nie mam żadnych swoich mieczy? Ile to ma obrażenia? Oh my god, 191. A nie da się na to założyć jakiegoś oleju? Jadu z wisielców? Gdzie jest jad wisielców? Dałoby się. Okej. Ja sobie w międzyczasie tutaj jeszcze coś posprawdzam. Ożółkłe listy przewiązane sznurkiem. List miłosny. Nie mamy tu jakiegoś ograniczenia czasowego prawdopodobnie. Dobra, idziemy. Mogę włożyć sobie jakiegoś quena? Mogę. Na razie czysto. Odpukać. Zapiszmy. Ale i tak miejcie oczy dookoła głowy. Ja mam. Już widzę parę rzeczy, które bym sobie chętnie wzięła. Nie, no właśnie. Musimy zejść do skarbca, jasne? No, to nie ma nic. Sorry. Za to podnieśmy cenę Co? Co? Straż! Straż! O kurde. No to kurwa klops. Mam możliwość... Wiem, co mówiłem. Na nich! Zanim zadzwonią na alarm. Jazda z nim! Dobra. Zbijmy mu tak trochę. O tak. Łapcie go! Nie dajcie mu uciec! Kurde, uciekł. Na to mamy przerąbane. Ja pierdzielę. Zamknęli się. Szlak. Zaraza. Złóżcie broń! Nie macie szans! Może i tak. Ale mamy zakładników. Litości, panie. Liczę do trzech i wchodzimy. Raz. Dwa. Jeszcze jeden krok, to zaczną ginąć ludzie. Powoli. Dogadamy się jakoś. Czego chcecie w zamian za wypuszczenie zakładników? Załatw nam trochę czasu, Geralt. Dobra. Mamy jedno żądanie. Odstąp od domu aukcyjnego. Nie mogę tego zrobić. Możesz, tylko nie chcesz. Ja za to mogę kogoś zabić. Zróbcie, co każą! Błagam! Spokojnie. Nikomu nie może stać się krzywda. Nic prostszego. Zabierz stąd swoich chłopców, to wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie. Powtarzam, to niemożliwe.
ale wierzę, że jakoś się dogadamy. W takim razie podstawcie nam wóz. Może jest tak? Środek nocy, skąd ja ci teraz wytrzasnę wóz? Myślisz, że łatwiej będzie o trumnę? On nie żartuje! Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale może... Łatwiej będzie o wóz. Jaki ma być? To ma być wóz koronacyjny Radowida, zaprzężony w dwie śnieżno-białe klacze. Myślisz, że to są żarty? A ty? O nie! Nie! Obaj macie rację! To nie są żarty! Chcę, żebyśmy się dogadali. Żeby nikomu nie stała się krzywda. Ale nie wymagaj ode mnie rzeczy niemożliwych! Drugi raz mi odmawiasz. Kiepska technika negocjacyjna. Widać, negocjacje to nie jest moja mocna strona. Ani twoja! Do ataku! Oj, przedobrzyłeś. Spoko. Czekajcie. Bidula. Czekajcie, ja się za mną nie będę pierdzielił. Jestem ciekaw. Kochota, a taki był fajny. Zaraza, gdyby nie ten wybuch, obeszłoby się bez walki. Gdyby nie ten wybuch, nie weszlibyśmy do skarbca. A gdzie Evelyn? Zwiała. Tym lepiej. Mniej osób do podziału łupów. Chodźmy, zanim zlecą się posiłki. Drewnianym mieczem walczyć. Żałosne. Ej, bo ja w sumie mogę tutaj coś pozbierać, nie? W sumie to tutaj nic ciekawego. A, jeszcze niżej mogę zejść. Dobra. Zaklinacz koni, krainy północy Velen. Kurczę, cały czas myślę o tej książce dla tego gościa na tej wyspie samotnej. Kiedyś tam do tego pójdę, ze względu na to, że przy okazji jeszcze tego archigryfa chciałbym załatwić. A, zobaczcie, jak ładnie załatwił drzwi. Jest mistrz w swoim fachu. Ależ pięknie łupło. Trochę głośno, prawda? Bo musiałem dodać więcej piorunianu rtęci, ale... Nie interesuje mnie to. Nikogo to nie interesuje. Wchodzimy. Geralt, ty przodem. Czemu ja? Bo do tego cię wziąłem. Ruchy, nie mamy czasu. Dobra. No i co, teraz będziemy zbierać. O, kolego. Trochę się tutaj obłowimy. Cytrynówka temerska żytnia. My god. Na początek trafiłem... O, czekajcie. Te same obrazy były na aukcji. Te same obrazy były na aukcji. Floreny.
Czy to nie sprzedały się? Za ja tą zaraz pójdę. Srebrny naszyjnik. O! Coś, co by mnie interesowało. Te same obrazy były na aukcji. Ładnie. Szafiry, floreny. A teraz już mam swoje miecze. Przeciwnie, wiem aż za dobrze. Ewald? Witaj, braciszku. No, niech mnie dunder świśnie. Jesteś nam chyba winny wyjaśnienia, Ewaldzie Borsodi. Jaki tak naprawdę jest cel tego rodzinnego zjazdu? Zemsta za zdradę, lata biedy, upokorzeń. To mi ojciec zapisał w testamencie dom aukcyjny, a Horst mnie oszukał, wydziedziczył. Bo wszystko, co zarobiliśmy, przepuszczałeś na karty i dziwki. Ojciec tego nie widział, ale ja tak. To się nie usprawiedliwia, Horst. I nie uratuje ci życia. Wy dwaj, stańcie po mojej stronie. Wybronię was przed Redańczykami. Dam, czego chcecie. Nie, jesteś cham, świnia i oszust. Desperacka próba przekupstwa po raz pierwszy, po raz drugi, trzeci. Cóż, nie ma chętnych. I tak weźmiemy, co chcemy. Po tym, jak ci już wyrwiemy nogi z dupy. Pięte słowa! Na nich! Koniec z tobą, odwieńcze. Szymacik! Kurwa, ja! Namierzam się po tobie. Patrz, co teraz to będę zrobić. No i jak ładnie z nim zatańczył. O, ładnie. I jeszcze z Arda mu przywalił. Ale ile tam kasy jest, ja pierdzielę. Chciałem to załatwić inaczej. Wykraść dokumenty, wyrzucić cię na bruk. Wiesz, zemsta ponoć najlepiej smakuje na zimno. Ciekawe, czy na gorąco fajny miecz smakuje równie dobrze. Taki wężowaty. Miej litość dla brata! Zrobię wszystko! Naprawdę? Wszystko? Wszystko! Przepisz na mnie wszystko, co masz. Wyjdź stąd, jak stoisz. W samym ubraniu. Pozwól mi coś zabrać. Cokolwiek! Piętnaście lat. W kanałach. Na rzekach. Jak zwierzę. I masz czelność prosić? O, skubany! Własnego brata. Ja, ale mu podpadł. O kurde. Zadowolony? Nawet bardzo. A ty? Nie. I nie będę, póki nie znajdę domu Maksymiliana Borsodiego. Mówiłeś, że jest w skarbcu. Jest. O tam.
ale obawiam się, że go nie dostaniesz. W środku jest testament ojca. I to właśnie dzięki niemu zaginiony Ewald Borsodi przejmie rodzinny majątek. Proste, prawda? A Geralt z Rivi, którego oszukałeś? Cóż, będzie musiał sobie wziąć co innego. Panowie, panowie, spokojnie. Nie prowokuj, bo jeszcze wezmę sobie twoją głowę. Jesteś ranny, zmęczony. Zaryzykuję. Nie. Głupia decyzja, ale jak wolisz. Tylko załatwmy to szybko, zanim zejdą tu żołnierze. Jestem do twojej dyspozycji. Kazimir, stań po mojej stronie, to zrobię cię skarbnikiem. Z pensją liczoną w tysiącach. Wybacz, Geralt, ale co pieniądz, to pieniądz. Jakieś ostatnie słowa? A, patrzcie, co wam teraz zrobię. Sorry, Kazimir. No i właśnie nie trzeba było ze mną zadzierać. Następnym razem będziesz wiedział o tym. A, szkoda, bo tego... Chleb? No, bo jego akurat nie chciałem zabijać. Ale ja sobie teraz tutaj na spokojnie zrobię jakiś mały explore. Tutaj jeszcze dużo kasy będę miał z tego. Nie wiem, czy muszę się spieszyć, czy nie. Szkoda mi tego krasnoluda. Ofirska kusza jakaś. O. Jadowity stalowy miecz cechu żmij. O, widzieliście? To sobie zostawię na sam koniec. No myśmy mieli miecz cechu żmii na samym początku, ale one były słabiutkie. Nie można było ich ulepszać. A tutaj mam jakieś jadowite. Tak? Dobra. Jeszcze tylko tam jakaś skrzyneczka jest. Złoty naszyjnik, rubin. Ładnie. I teraz idę po ten dom Maksymiliana Borsodiego. Cholerne świeczki. Za chwilę wpadną Japończycy. Zaraza, gdzie może być to ukryte przejście? Znajdź te ze skarbca szukając wiedźmińskich zmysłów. Okej, coś tutaj jest. Oho, przez szpary wpada powietrze. To musi być przejście. Tylko jak je otworzyć? Ardem. Nie. Gdzieś tu musi być jakaś dźwignia. A tutaj coś jest. Samo pole. Trzeba się stąd zmywać. Thank you.
No, powiem szczerze, że jest ciekawie. Nawet sam nic nie mówię, tylko kombinuję, co by tutaj jeszcze zrobić. Niesamowicie klimatycznie i to jest to, co lubię, chodzenie po jakichś tam jaskiniach, normalnie, poezja. Okej. Jestem ciekawy, gdzie wyjdę. Gdzie ja jestem? La butelka wody. No i dobrze, słuchajcie. O się narobiło. Zanieść do Maksymiliana Borsodiego Olgierdowi. I tym zajmę się w następnym odcinku. Powiem szczerze, że... Czekajcie, bo ja mogę sobie założyć w ogóle swój... Pancerz Księżyca w Nowiu? Oddajcie mi mojego wilka teraz. Powinien sobie zakładać jeszcze tutaj w te puste gniazda jakieś możliwe... Czekajcie, bo ja gdzieś tutaj miałem glify Quen. Glif Quen. Muszę przerobić sobie na większe glify. I wówczas pozakładać sobie właśnie chyba kłeny tutaj na razie, no ale to już, to sobie zrobię na spokojny. Nie mam tutaj jakby potrzeby, żeby to już w tym momencie robić. Powiem szczerze, że bardzo, bardzo ciekawy odcinek, ofiarska kusza. 200% do siły ataku. Ja, to moja i tak jest lepsza. I powiem szczerze, że no nie spodziewałem się, że to... Aha, tutaj mamy. Dobra. Do Quena 2 i będzie lepiej. I coś jeszcze wymyślę. Nie spodziewałem się, że to aż tak będzie, tak wymyślą to sobie, ze względu na to, że no coś z tym gościem było nie tak. Nie podejrzewałem go o to, że akurat jest bratem jeden z drugim i to w dodatku jeszcze bratem, który będzie tutaj kombinował, jakby mnie załatwić. No ale najważniejsze jest to, że udało mi się zdobyć ten dom Maksymiliana Borsodiego i dzięki temu będę mógł iść do Olgierda i próbować coś właśnie wykombinować. No i bardzo, bardzo interesujące to wszystko jest. Najważniejsze, że idzie mi to jakoś do przodu. Odcinków przybywa. Mam nadzieję, że Wam się podobają. Jeżeli tak, skomentujcie to. Nie zapominajcie o lajkowaniu, nie zapominajcie o subskrybowaniu. I mam nadzieję, że będzie Was więcej oglądało tą moją serię. A tymczasem mówię Wam do następnego odcinka. Bywajcie!